Siemano, z tej strony Thompson. W dzisiejszym filmie przedstawię, jak za pomocą pewnego programowania, do którego link znajdziecie w opisie, sterować sobie większymi wentylatorów na karcie graficznej. Wchodzimy sobie w link, który jest w opisie. Pobieramy oprogramowanie zwane MSI Afterburner. I gdy już je pobierzemy, oprogramowanie na swoim komputerze, odpalamy je, wbijając MSI Afterburner w menu Start po prostu, bądź klikając ikonkę MSI Afterburner na naszym pulpicie, jeśli taką posiadamy. Teraz, gdy już nam się odpali oprogramowanie, wygląda następująco. Mamy tutaj podstawowe informacje na temat naszej karty graficznej, w tym temperaturę naszej karty graficznej wraz z jej parametrami napięcia oraz częstotliwości traktowania pamięci oraz częstotliwości traktowania rdzenia karty graficznej. Żeby ustawić sobie trybą wentylatorów w tym oto programie, musimy sobie wejść w ustawienia. Mamy tutaj coś takiego jak wentylator. I tutaj zaznaczamy opcję włącz automatyczną kontrolę wentylatora zdefiniowaną przez użytkownika. Klikamy włącz, wyświetla nam się taki panel oto. Tutaj ustawiamy sobie tymi kwadracikami i punktami prędkość wentylatora dla danej temperatury. Ustawiamy sobie to wedle naszych preferencji. Już sobie ustawimy, klikamy przycisk zastosuj, OK. Gdy już tamtą zmianę zastosujemy, wchodzimy ponownie w ustawienia i mamy tutaj coś takiego jak właściwości ogólne. I uruchom przy starcie systemu Windows, musimy sobie to zaznaczyć, żeby ustawienia tego wentylatora trzymały nam się od razu przy włączaniu naszego komputera po wejściu do systemu. Tego poradnika to tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Hej, cześć i czołem.